serdecznie Państwa przybyli. Cieszę się również, że znalazł czas Pan Prezydent Kornel Filipowicz. A Pani Krystyna Raszka, no nieskromnie powiem, że sobie w pewien sposób umiłowała naszą galerię, ponieważ jest to już trzecia wystawa. Pani Krystyno, pozostaje mi tylko życzyć Pani nadal takiej inwencji twórczej, wielu pomysłów, wytrwałości, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i serdecznie gratuluję. I wielu przyjaciół. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. Cóż ja mam powiedzieć do Państwa, właściwie do moich tutaj najbliższych, prawdę mówiąc, bo ci, którzy są ze mną związani od niekiedy nawet od 40 lat. Z pasji i wykształcenia polonistka, natomiast z powołania, może coś przekręciłem, ale tak mi się wydaje, artystka. A ponieważ jesteś polonistką, to wypada tutaj troszeczkę odnieść tę twoją twórczość, chociażby do Zbigniewa Herberta, do Barbarzyńcy w ogrodzie, prawda, który ukochał Włochy, Sienę, Rzym, Wenecję. Życzymy Ci wszyscy, żeby te Twoje pasje dały nam wszystkim wielką radość. Bardzo jestem szczęśliwy, że już nie pierwszą Twoją galerię oglądam. I bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście razem z Krysią cieszyli się jej pasją. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Pani Dyrektor. Pani Dyrektor ma szczęśliwą rękę, zwłaszcza do naszych bolesławieckich artystów. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Taka magnolia tam jest, nie wiem. Sierotką jesteś. I czytaj. Monika Grygorcewicz. Grygorcewicz. Brawo. Brawo. Ostatnio masz mi obrazy. Dostałaś. No. Także to będzie przyjemność drugą mieć u siebie. Ma tego martwą naturę, muszę je przyjechać. Jedną kartę, następną. Drugie. No, trzymajcie kciuki. Daniel Popieliński. Bardzo proszę, dobrze, no to wystarczy. Ale to jest nieśmiertelne. Proszę. Nie, bo może coś nie chcę, no przecież nie. Tomasz Dereszyński. Ja!